No i jak idzie, Mario? Mamy skończony teren zewnętrzny, nie robimy już żadnych instalacji sieci, będziemy go profilować pod finalne wykończenie. W dalszej części plac zabaw. Dzień dobry. No witajcie panowie. Witam panowie, dzień dobry. Jak tam dzisiaj idzie? Bardzo dobrze, montujemy zjeżdżalnię. Jest szansa, że dojdziemy do kolejnego słupa. Transport rano przyjechał, mamy materiał do roboty. Doskonale, wszystko zgodnie z planem. Super, działajmy dalej, bo ja muszę lecieć. Wszystkiego dobrego, dzięki za wizytę. Jesteśmy na budowie płockiego akwaparku, zlokalizowanego praktycznie w centrum miasta. Obiekt o powierzchni około 10 tysięcy metrów kwadratowych, wzbogacony o mnóstwo atrakcji stanowiących o walorach akwaparku. Będzie mieścił w sobie mnóstwo atrakcji, między innymi jest to basen sportowy, jest to basen rekreacyjny, waveball, atrakcja służąca do wytwarzania fal, wet bubble, do zabawy dla najmłodszych, do wspinaczki. Są to zjeżdżalni, zewnętrzny plac zabaw z makietą statku. Do tego mamy wewnętrzny plac zabaw z tryskającymi atrakcjami. Mamy w obiekcie strefę sauna o powierzchni 500 m kwadratowych, przedzieloną akwarium, które stanowi dekorację wewnętrzną. Mamy prysznice, natryski, wszelkiego rodzaju masażery. Natomiast w samych saunach strefa sauny parowej, sauny fińskiej, jak również i zespół trzech jacuzzi o odmiennych właściwościach wodnych. Tutaj mamy zainstalowanych kilometry rur, kilometry kabli, które będą pozwalały w przyszłości użytkować ten basen. Jesteśmy na etapie robót wykończeniowych. Kadra inżynierska zakończyła prace związane z elewacją budynku. Rozpoczęte mamy prace drogowe na terenie zewnętrznym oraz prace wykończeniowe wewnątrz. Realizujemy obecnie izolację na plażach basenowych. Następnie rozpoczniemy prace płytkarskie. Mamy zrealizowane niecki basenowe w technologii stali nierdzewnej. Wykonane szlichty pod dnem tych niecek. Rozpoczynamy montaż dna również ze stali nierdzewnej. Technologia ta pozwoli nam uniknąć wielu problemów wynikających ze szczelnością basenu w przyszłości. Ciekawym rozwiązaniem w obiekcie, w którym znajdujemy, jest konstrukcja drewniana dachu, która jest zrealizowana nad całą halą basenową. Są to dźwigary drewniane długości 31,5 metra, które były wykonane w całości w zakładzie produkcyjnym poza terenem budowy. Było dla nas wyzwaniem logistycznym, żeby takie dźwigary tej długości dostarczyć do centrum miasta Płocka. Projekt basenu w Płocku jest czwartym projektem realizowanym przez Warwut w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Czwarty, ale wyjątkowy. Wyjątkowy z uwagi na jego skalę, na rozmach i rozwiązania przyjęte pomiędzy stroną publiczną i prywatną w celu realizacji tego przedsięwzięcia. Ostatnia partia elementów na zjeżdżalnię przyjechała dzisiaj, więc wszystkie są na budowie. O, witam serdecznie, cześć. Jak postęp prac? Do przodu. Prace tak jak idą zgodnie z planem. Tradycyjnie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego bierzemy na siebie ciężar zorganizowania finansów dla tej inwestycji, zaprojektowania i realizacji, a następnie przekazania tego obiektu do eksploatacji i jego utrzymania w perspektywie 20 lat. W Płocku od wielu lat mówi się o tym, że Płock potrzebuje dużej inwestycji w zakresie rozbudowy akwaparku. Formuła PPP umożliwiła nam realizację tej inwestycji. Prawie trzyletnia współpraca, trzyletni dialog i wymiana doświadczeń, no to też dla nas była nauka i dla partnera prywatnego z już doświadczenia, które posiadamy z innych umów. Była to praca, która skutkowała tym, że udało nam się wypracować mechanizm i umowę, na kanwie której możemy realizować tą doskonałą inwestycję. Wszyscy mieszkańcy dopytują na bieżąco, czy uda nam się w terminie oddać inwestycję. Ja zawsze potwierdzam, że z początkiem przyszłego roku będziemy mogli już skorzystać z nowego obiektu. Płock to miasto perspektywiczne. Warwut to generalny wykonawca, który również myśli perspektywicznie. Na tym fundamencie zbudowaliśmy partnerstwo na najbliższe 20 lat.